Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach kolejna edycja programu Drzewa Młodych Płocczan. Uwaga na oszustów sprzedających bon turystyczny, a na koniec zaproszenie na płockie dni żydowskie. Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji programu Drzewa Młodych Płocczan. To program, w którym płocczanie mogą posadzić drzewo upamiętniające swoją pociechę. Do 1 września trwa nabór wniosków do programu Drzewa Młodych Płocczan. To projekt, w którym młodzi rodzice mogą zasadzić swoje drzewo, upamiętniając narodziny ich dziecka. Przed takim drzewem znajduje się tabliczka z wybraną przez siebie treścią, na przykład datą narodzin, imieniem czy nazwiskiem. To już czwarta edycja akcji, w której posadzone zostaną 84 drzewa na kilku osiedlach: Podolszyce, Stare Miasto, Radziwie, Wyszogrodzka, Kolegialna, Miodowa, Dworcowa, Tysiąclecia, Łukasiewicza i Skarpa. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Płocka, którzy posiadają małe dzieci, którym te dzieci urodziły się niedawno, ażeby mogły zasadzić w Płocku drzewo. W sposób oczywiście symboliczny, bo akurat te sadzonki drzew miasto przekazuje, natomiast młodzi rodzice mogą właśnie upamiętnić narodziny swojego potomka, sadząc drzewo w wybranej przez miasto lokalizacji. Tych lokalizacji również jest kilka na różnych osiedlach, a więc można później razem ze swoją dorastającą pociechą takie drzewko na przykład podlewać, cieszyć się jak rośnie, dbać o nie także. Jest to też bardzo ciekawa akcja, która kilka lat temu przyjęła się w Płocku, a w tej chwili kontynuujemy jej realizację. Aby wziąć udział w akcji Drzewa Młodych Płocczan, należy wypełnić formularz, który będzie działał do 1 września 2020 roku za pośrednictwem strony internetowej Płockiego Magistratu. Tam otrzymamy informację, kiedy te nasadzenia będą robione, w którym miejscu. Można wybrać razem z ogrodnikiem miasta także rodzaj drzewa, bo mogą to być różne lokalizacje i różne drzewa, i samą lokalizację, a później jesienią, kiedy będziemy już sadzić te drzewa, to wspólnie razem będziemy to razem z rodzicami i być może małymi pociechami, tak jak do tej pory, realizować. Sadzenie drzew odbędzie się na jesieni tego roku od września do listopada. Bon turystyczny stał się faktem. Ze świadczenia możemy już korzystać. Niestety pojawiły się osoby, które chcą wykorzystać tę chwilę, łamiąc prawo, sprzedając właśnie bon turystyczny. Przestrzegamy przed takimi praktykami. W internecie pojawiły się oferty oszustów, którzy próbują sprzedać bon turystyczny. Tego rodzaju oferty są niezgodne z prawem, a zagubione w ten sposób bony nie będą mogły zostać wykorzystane. Dokonanie płatności podmiotowi turystycznemu wymaga bowiem jeszcze potwierdzenia dodatkowym kodem, który otrzymamy SMS-em lub mailowo w trakcie transakcji. Nie należy korzystać z tego typu ofert. Przede wszystkim jest to oczywiście niezgodne z prawem. Nie wolno ani sprzedawać, ani odstępywać osobom trzecim bonów turystycznych. Poza tym z technicznego punktu widzenia padniemy ofiarą oszustwa. Pamiętajmy, że w trakcie dokonywania płatności bonem potrzebny jest jeszcze dodatkowy kod PIN czterocyfrowy. Ten kod PIN zostanie przekazany na konkretny numer telefonu, ale w trakcie transakcji nie będzie możliwości przekazania go wcześniej, dlatego taka osoba, która będzie chciała zapłacić takim kupionym w ten sposób bonem, zostanie oszukana. Przypomnijmy, za pomocą bonu turystycznego można płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne. Osoba uprawniona może w ten sposób zapłacić za dziecko, na które przyznano jej dodatek lub świadczenie wychowawcze Rodzina 500+. Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany. Już na początku września w Muzeum Żydów Mazowieckich odbędą się kolejne płockie dni żydowskie. Jak co roku, tak i teraz wrzesień w Muzeum Żydów Mazowieckich zapowiada się niezwykle ciekawie. To wtedy właśnie już po raz ósmy odbędą się płockie dni żydowskie i już po raz ósmy będzie to wydarzenie przepełnione rozmaitymi atrakcjami i historią. Proszę Państwa, zbliża się początek września. Myślę, że bywalcy naszego muzeum, a także ci turyści z zewnątrz, którzy zaglądają do nas tu właśnie w tym okresie, doskonale wiedzą, że to okres zbliżania się do kolejnych płockich dni żydowskich, tym razem już ósmych. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to te dni, proszę Państwa, w tym roku będzie to okres pomiędzy 1 a 4 września. Chcemy Państwu zaprezentować cztery bardzo różne wydarzenia.
Płockie Dni Żydowskie rozpocznie wernisaż wystawy pod tytułem Mezuza – Pamięć, Tożsamość. Dzień później, 2 września, w ramach Płockich Dni Żydowskich odbędzie się także spektakl Siostry Pary. W kolejnych dniach usłyszymy także pieśni żydowskie, których koncert będzie miał miejsce w Płocku. Wydarzeń będzie oczywiście o wiele, wiele więcej i z całą pewnością warto wziąć w nich udział. Zaproszeni są wszyscy, choć nie odbyło się bez pewnych obostrzeń. Uwagi na pewne obostrzenia sanitarne, nie możemy pozwolić sobie na to, aby cała sala była zapełniona. Musi być zachowana odpowiednia odległość i proszę tutaj wszystkich tych z Państwa, którzy na Dni Żydowskie do nas się wybiorą, a będzie można na te Dni Żydowskie wejść, pobierając wcześniej, tydzień przed Dniami Żydowskimi, w naszym muzeum będą dostępne bezpłatne wejściówki. Powtarzam, tydzień przed 1 września będzie można się zaopatrzyć. I prosimy również pamiętać o maseczkach, natomiast przy samym wejściu będą Państwo mogli zdezynfekować ręce i również o tym proszę pamiętać i zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Płockie Dni Żydowskie odbędą się w dniach 1-4 września w Płocku. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.